a little bit about a German. One of the first people, not only whom I have met in Grotniki, but one of the first people who was eager to help me out. Like one of the first people that broke through the ice, like giving me out hands, basically telling Americans, to me in front of Americans, that he would be in the future. He expressed great interest in helping me out, and we are talking about years. I don't know when was the first time I saw him. 2002, we came first, 2003, 2004, 5, 6, definitely from 2004 and up, and it might have been 2003, 2004 and up, definitely. Then what happened was, I'm not sure, was it in 2008 or 2010, I'm not sure. But yeah, just as he suggests in audio recording, he moved to Alexander Lodzki for about 7-8 years, something like this. He does not state that it was in 2008 or 2010. I say this because I also recognize the gentleman. And he stayed there for about 7-8 years, something like this. Then he returned back. In audio recording, you're going to hear not only that he recognized America, that he recognized me, but he acknowledges fully that there was a presence of Americans in Grotniki. You're going to hear some stuff about talk, you know, like a type of manly talk, maybe a few extra about me and so on. Gentleman was a little bit about his background, and you can also hear this in audio. Qualified to work as a public officer, worked his way very hard through entire Europe, even in, ended up in Paris, started to work at age 15. Unfortunately, probably I have a lot to do with it, folks. I have affected lives of a lot of people. There were guys skinny like I am right now, and they gain a lot of weight because of depression, because of they have saw what they was, what was done to me and so on. Things they have saw are in this world just by seeing what went on, pushed a lot of people in a lot of depression, a lot of I'm gonna say mental health related issues. Not that anything would be wrong with this gentleman, like with like mental health, exactly not, exactly the opposite. He is, according to my account, completely in a completely sound state of mind. And I say this because, unfortunately, he turned to alcohol. He started to consume alcohol. And I don't know how long ago he stopped working. But his witnessing is, I'm gonna say, like super, super beneficial. He is 41 years old. And with his testimony, he also fulfilled his long time, like I'm gonna say, really, really long time dedication. His promise, his something that I bet it would not leave him in peace. He just wanted to do this for me. This man does not have any expectations. He just wanted to help. He was just one of the first people that reached out to me, and you know, with his presence in front of other people in Grotniki, also made an impression that I need to be helped. And he did so. His commitment now, he did his part. I am eternally grateful. Not sure if I'm gonna go and translate this audio to you. I might actually do it. Let's see what's gonna happen. Again, political stuff that I do has nothing to do with anyone that have given a testimony about my presence here in Łódź, Gierz, in Poland, MKUltra, and so on. These are just people out there that
try to do their best to help me. As far as myself, I think this is a great nation, this is a beautiful nation that has tremendously a lot to offer, and also itself, due to history and for the sake of the future, of the future generations, you know, the best. That's all there is, and that's exactly what's going to take to liberate this country from, I'm going to say, from Moscow, from Kremlin, because Kremlin is choking one. Bardzo dziękuję za dane. No. W ogóle nie pijesz? Nie, nie piję w ogóle. Polacy, ruskie, najwięcej. Najwięcej, tak. Tu wszyscy. Tutaj to jest masakra. Ja też piję, ja jestem alkoholikiem na przykład, nie? Ja was pamiętam, waszych ideeszy, ja was pamiętam dobrze. Kiedy byłem tu z Amerykanów, ja was pamiętam to. Ja to ciężko z tego wyjścia powiem, wiesz? Ale może to wszystko. No. Byłem już dwa razy na odwyku. Czarno. I no. To jest. No ciężko. Ale to raz wytrzymałem rok, raz wytrzymałem pół roku. Tak. Ale to wiesz, tutaj jakieś towarzystwo, bo kolega. Ale wam to nie jest naprawdę dużo problemu. Ja dobrze pamiętam. Ja nie pamiętam. A ty w ogóle nigdy nie piłeś? Nigdy nie piję. Never drink? Never. I don't drink, I don't smoke. Don't smoke? No. Cigarettes? No? No smoke, no drink, no nothing. Narcotics? No. No? No. Only fucking. Oh, that I would like. I do you like? For a very long time. Already. Oh, yeah. Long time? Very no? Long time, nothing else. Nothing? No, actually. Oh. Difficult. Difficult. Dużo ładnie. Bardzo dużo. No nie robiłeś tego. Ja byłem tam od Słowenii taki. Jestem nowy tu w Polsce. Tylko mam tu 10 miesięcy. Był tu Grotniki 9 miesięcy. 9 miesięcy i musisz zrobić jednych rzeczy, tak? Wielkich rzeczy. I ja myślę, że ja zrobiłem. Ale what are you doing here? Co ty tutaj robisz? Here I am working for the Poland concern. To make a Poland great again. U kolei, u jakiegoś przyjaciela? Pracujesz? Nie, nie jestem tu w Grotniki. Ale pracujesz w job? The job is to forget something. You know, if I get some job, I do it. Uh-huh. You know? Really? If I get something, but I don't have the papers. I don't have documents. They would not give me the papers. They wouldn't give me papers for ten months. One time I wrote them what's going on with my papers, and then they refused to give me political. Jak długo? How long? Just 10 months.
ten months tylko. Ale ja był tu. Ale jeszcze jak długo będzie? Ja nie znam, nie może być tak długo. Jest jakaś praca, jeszcze ten do mnie. Jakie mieszkanie może coś. To by mogło ja wynieść. Tak. A żeby pracę znaleźć. Tak. I żeby tutaj można sobie umawiać mieszkanie, tak? Tak. Żeby to. No to powiem, że szczerze mówiąc, że tutaj to są wszystko, co jest. Wszyscy chwalą. Drink. Praca jest. Oto. Nie to tam. Koszenie trawy. No, no, tylko może jeszcze jedynie zapytać, jak tak. Nie dają. Aha. Będzie tak. To jest najlepiej, to jest, żeby dać ogłoszenie, że tak. To sklepy sobie. Tutaj na zielonym na tablicy powiesz, tak? Podejmę pracę, nie? Wydrukować sobie na przykład, tam pójdziesz do biblioteki Library i tego i powiesz, żeby ci zrobiła na przykład ogłoszenie. Podejmę pracę, na przykład koszenie, grabienie czy coś, bo teraz jest lato. Tak. No to jest dobry okres, żeby na przykład sobie znaleźć robotę, nie? I wiesz, zawsze znajdziesz jakąś pracę, no tylko gorzej tutaj z wynajęciem mieszkania, bo wiesz, to mi... No my były tu, my przychodzili tu z Ameryki Północna, no. U Grotnika, były tu, no. Było tu Amerykańców i wszystko. Nie, no. Najwięcej to rok, dwa lata temu to było najwięcej Czeczenów. Najwięcej Czeczenów, tak. Teraz to są ruskie... Ale pamiętasz, co było Amerykanów tu? Wiem, pamiętam. Pamiętacie? Tak, pamiętam. Mene pamiętacie? Maybe. Może tak, może nie. Jako wielka... Nie pamiętam, ale mene pamiętam. Ciebie? Tak. Pamiętam. Pamiętacie? No ja, no tak, pamiętam. Może pomy. Ale się zerwałeś do roboty? Tylko jedna sekunda. Dzień dobry panu. Ja jestem na robocie. Ja też chciałem. Nie mam nic. Nie mam nic. Aha. Okej. Okay. Nie, pamiętałem o tym, nie? Nie. No to co było? Ja nie tu. Tak, jeszcze mam. Jeszcze mam. Ale było, nie ale ma. Ale było tak. Ale nie ma ręki. Przepraszam, prawo są. Bardzo dziękuję, do widzenia. Co tutaj w ogóle robi? Mówisz, że tutaj nie pracuje teraz, tak? Pracuję? Ale co robię? Ja robię na rynku. Gdzie? Ja też zapytał, że Amerykanie. Ale co robię? Ja jestem też dziennikarz. Mogę zrobić wszystko. Jestem mechanik, jestem technik. Mechanik, technik, tak? Tak, no. Tak. Ale... Mam swój żurnal też. Aha, czyli gazeta? Gazety, tak, na internetowo. No. Internetowo gazeta. Jest na angielsku. Wszystko. Po angielsku? Tak. O. Wszystko po angielsku, to ja żyję tam, u Ameryki Północnej. Uh-huh. I my przychodzili tu z Ameryki Północnej, w Grotniki. Ale tutaj... U stronie. Tutaj nie zarobisz. Tutaj słabo płacą. No pay. You work very hard, but not, no money. Good. Dobrze jest. Ja robię za jedną przypadku wielką. Melania Trump. Znacie Melania Trump? No wiem, no. No, ona jest istotne miejsce jak ja, tam odpowiem. Znaczy, ty mówisz o żonie Trumpa? Prezydenta. Amerykańskiego. No wiem, no fajnie. I ona ma istotę jak ja mam. No. Nie jesteśmy z istotnego miasta.
Hello, how are you, my son? Hello. Hello. I see you. Good? Good? Good, good, very good. Okay. I see you. Jeszcze, jak długo jeszcze tu będzie? How long? Nie znam. Nie wiem. Nie znam. Za to by chciał. Za to by chciał. To nie przychodzili to. No. Jaki dowód? To było Amerykanów. No. Było Izraelców. Było Niemców. Było wszystko go było. W stronie było. Jako fotografie, jakie audio. Dobrze, co mi mówicie, co były tu. Co pamiętacie? No, ja pamiętam was i waszą piękną żonę. Macie piękną żonę. Ja pamiętam was dwa, kiedy wy byli młody. Ja był tu 2002. Pierwszy raz był tu 2002 byli. I potem 2003, 4, 5. Czekaj. I chodili tu. A to nie, to it's my wife. When she is my wife, but I am divorced. I have two children. Two children. No. Yeah. Little Nina. And you, but you live with a girlfriend now, or what? You live with your girlfriend or you live with your wife? What's going on? Are you alone or what? No. You're by yourself? You live by yourself? I thought. Yes, a son? Koleżanka. My friend. Ale ta koleżanka, co ty masz, to żeby była twoja koleżanka, stara koleżanka, ta twoja koleżanka. Jak ja to pamiętam. A nie, to... Ona że była... Znaczy, najpierw tak, miałem żonę, później miałem jedną dziewczynę, później narzeczoną, później mam następną dziewczynę, wiesz. Ja to tam... Było dużo dziewczyn? Ja pamiętam piękne dziewczyny. Ty miał piękne dziewczyny. To prawie było. I like sex. It was not. Ale tak bym ci mówił, że ta ostatnia, którą sobie znalazłem, to jest totalna katastrofa. Człowiek nie da się wytrzymać. Z żoną było ciężko, wiesz, dwójka dzieci. Aha. Wiesz. Jeszcze. 8 lat byłem, nie? 8 lat wierny, bo jestem mogonogamistą, nie? Ogólnie. Ja nie zdradzam. Nigdy nie chodzę na boki, nigdy tak, jak większość u nas mężczyzn, to robi, że chodzą po burdelach jakichś, nie wiem, czy ty rozumiesz, o co chodzi. No, rozumiem. Wiesz, burdel, nie? Na dziki. Aha. Czyli na chor. Tak? Chor? Dziki? Chor. No, it's not chor. No. Ja nie lubię tego słowa. No, ja też nie. Ja postuję kobietę, żona. Nie, ja też nie chodzę. Nigdy. Ja kocham kobietę, żona, żeńskie. Ja nie lubię ta wyraz. Chor, to no. Bardzo tak niepiękny, tak, brudne słowo to chor, niepiękne, niedobrze słowo. Chor to jest dzika. Dzika? A to jest dzika. Czyli to jest dzika albo kurwa po prostu. Dzika? Kurwa po słoweńsku też. Kurwa, no, to widzę. To nie jest kurwa. Kurwa. Ja. No. Ale nie lubię tego. Ja nie wiem, ja nie, też. No. One się... Ludzie, to jest, musi się stanować i to jest to. To... To jest... Mam jedną kobietę? Yeah. One woman? Ja. Tylko jedną. For 3 months. For 3 months. Yeah. And then another one. Long time. Then Nina, yeah. Then a long time I love you. Yeah. And next then another girl. One. Hello. The next girl. Is there time for the next girl? Ale ja tak to jest okej, nie? Nie. No, co ty tam? Nie ma co tutaj robić, mówię ci szczerze. Jest tam... To wszystko jest za robot. Wszystko dojdzie. Tak, wszystko dojdzie. Takie życie jak w Madrycie. Przepraszam? Życie jak w Madrycie się mówi. Życie w Madrycie. A co to jest Madrycie? Ciekawe. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, no jest w porządku. Moja ulubienica chyba idzie Monika.
Thank you.
52 bil, v 2002, v 2003 že skozim mnogo, sem že probil mnogo svičanje, mnogo ruh, bil aktivni. 2004, 5, bil jak zvisaj. Ali potem jeste raz napravili se zdrubi. Ale znaš to je, ja ti mogu jednu řeč. Alkohol. To ti ja mówię tak, to tak jest. Ja znam to wszystko. Alkohol, cukier, kawa, a może być też tak, mleko i masło, wszystko to. To jest dla mnie osobowo, jeżeli ja chcę pomagać ludziom, dla mnie to ista kategoria jest. I też kurenie, palenie cigaro. To jest ta kategoria dla mnie. A jest načina što ti možeš se odviknuti. Yes, možeš zrobiti tako. A znaš jak to? Spacerovat, svičat, i opće, ali često je. Često je, kada je to iz navik, ne? Iz navik je, ne? Znaš, često je, ne? Navik je. A ja bih htio djeti, tim odvjetni pjenko je. Ja to ti znam. Tomas Vamas. Vojko žič. A žije tu? Ili gdje sam? I don't know. Przez kilka lat przyjeżdżałem, bo mam ograniczone prawa rodzicielskie. A tak. No i przyjeżdżam 15, a 18 w niedzielę, ale jak przyjeżdżałem, to zawsze całowałem klamkę. Rozumiem. Klamkę, nie? Klamka. Rozumiem. I nie było ich. Nigdy. I tak więc wspólnie zrezygnowałem, bo już się poddałem, bo to w Aleksandrowie mieszkałem, ja w Aleksandrowie Łódzkim, tu tutaj niedaleko. Rozumiem, tam, gdzie no, Aleksandrowie jest. No. Mocno lat tam przeszło. Ale nie wyszło tam. Nie było dobrze, co było. Dobrze było, bo właśnie piękna kobieta, naprawdę. No jest, cudowna maszyna. Maszyny. Ty jesteś tak ładny za kobietę, jesteś magnetem, jak to może być, no? Only she look my eyes. Come baby. No. Nie, ty też jesteś bardzo przystojnym facetem, wiesz. Ja to nic nie mam do tego, ale wiesz, ja potrafię ocenić, nie? Ale jesteś po prostu inteligentny i aha, bardzo na przykład taki, wiesz, rozmowny czy coś. Ja tam też lubię porozmawiać, wiesz. Ale nie, jesteś fajny z gości, naprawdę, bo... Ale wiesz, że te baby tutaj to są tak, albo tylko na kasę. Oj, money, wiesz. No, ja widzę, to wszystko, a gdzie tu Grotniki, a chodzi, gdzie? A, gdzie? No, ja mam tu... Ja miałem... Moja żona, my wife, no. Zajebała mi łamę, bardzo angielski łamę. Aha, rozumiem. Kiedyś jak zrobiłem, najpierw first, a później second zrobiłem, to jeszcze rozmawiałem dobrze, ale jak minął czas, nie miałem z kim rozmawiać. Nie miałem z kim rozmawiać po angielsku. Aha. I don't speak English. No. I forget. No. Many, jak to tam są słowa, no. No. Ale ty dobrze mówił. Ty był. Zapomniałem, wiesz, zostało się rozmawiać, coś, nie, i wiesz, i to i tak, no łamę, no to nie. Przecież ty też dobrą polszczyzną też do końca nie mówisz, ale mówisz dobrze. No, ja lubię polski język. Ale to jest jeden z najtrudniejszych języków. No ale ja go lubię. Lubię? Ja. Lubię. To jest po rusku zaczynam. No, ja go kocham, polski język. Piękny język, ja. Jest piękny język. Piękne to są kobiety. No. Tylko kurwa, że... To najgorsze to jest, że są to kurwa w większości materialistki. No. Ja tego nie lubię. Ja tego też nie, tak. No ja jestem materialistyczny, ale chciałbym... I love you pussy. Aha, no. To ja też. No.
Okej. Okay. Czujesz? Jak? Pewnie. Jak w wieku 47 lat nie ma ani wife, ani children? Nie. Chciałby, ale nie. Ale ja myślę, co prawie. Ale why? Polityka, znasz co? Polityka zrobiła problemu. Tebe, jak ja pamiętam, tebe też tu zrobili. Jak nawet tutaj jest. Tebe też zrobili tu problemy. Nie. Polityka no, była, problem. Też była. Poznał jakąś beautiful woman. Ja. A może ja coś znam, co? Znasz? A. No to, no, no if I will married, if she's married or what? Or married her. Czyli ożenić. Ożenić się. A co, klub drugo, co drugo zrobić? A ty już się ożeniłeś raz? Jeżeli by ja chciał się ożenić, to u Polsce czy co? Co zapytać mnie? No, czy nie chciał, to jakbyś się ożenił? No ja bym się chciał, normalno, a co drugo, no co jestem tu? A nie, to jedna, a co ty chciałbyś dwie? Aha. Jedna, o jedna. Jedna by była okej, no. No. Jedna je lepsza, jedna je lepsza, no nie jedna. One is better than none. You know? To? Okay. Harem? Ja też bym tak chciał. I have to make up for the last time. Oh, yo. Hey. Też bym tak chciał. Jest u nas takie przysłowie. Z jednej dziury kot nie wyżyje. Z jednej dziury kot nie wyżyje. Z jednej dziury kot nie wyżyje. Za co nie wyżyje? Czyli jak masz jedną kobietę, aha, to lepiej mieć dwie, trzy. Aha. Dziura. Tam. Aha. No. Z jednej dziury kot nie wyżyje. Tak, taki jest u nas, takie przysłowie. Ja tak nie potuję się, żeby koty. Nie, z jednej dziury kot nie wyżyje. Nie, no to wierzę. Każdy tam wierzy. Każdy robi sobie po swojemu, tak? No każdy ma swoje jakieś tam, wiesz, zasady, jakieś tego. A to co masz ty tu, co mieszkasz tu? To jest jakiś rodzice twoje, co? Moje. Ja mam 5 domów. 5 domów masz? A jak ty masz 5 domów? Jak możesz mieć 5 domów? Mogę nie. Jak? No mam. A nie jest symetrum, Paweł. Nie, to jest. A że ty masz 5 domów? No bo mam, no. Ty byś... A to very hard working. You work very hard? Very hard. Aha. 20 okay. hours one day. A day. Aha. A day. What so, do you used to do? Ja robię... ja jestem budowlańcem i urzędnikiem państwowym. Urzędnik państwowy. Państwowy. Czyli mogę robić i w policji, w urzędzie miasta, w urzędzie wojewódzkim, no, wszędzie. Tak. O, okej. Okay. No. I kiedyś, jak nie piłem za dużo, no, to pracowałem około 20 godzin dziennie. No. I zapisałem jak wół. I zarabiałem dużo pieniędzy. A ja też, jak na nasze, ja też jak... pracowałem, tak, ale nie mam... Ja już nie mam siły. Nie, po prostu zachlałem, wiesz, że straciłem żonę, straciłem bardzo fajną dziewuchę też, bo mi się tam pomyliły dupy, wiesz, bo spałem z dwoma i mi się pomyliły otwory. No, czyli pusty mi się pomyliły, nie? A komu się nie? Też byś tak chciał? Nie, tu się przesunąłem, no po prostu. Pomyliły je czy to pomyliły? Co lubisz, nie? Normalna. No to ty normalna rzecz, bo się mnie znam. My girlfriend, yeah, and my friend. Yeah. Koleżanka, no. Aha. Friend. No. Nie tu się przesunął. No i no, tak. A, to może być problem. No. To może być problem. To jest druga rzecz. To inna rzecz, ja nie rozumiem. A... tu kupiłeś swój? Swój? Ale jeszcze roboty jest tyle. Robię ogólnie dzisiaj robię? Nie. Miałem zły dzień, po wczorajszym miałem zły dzień.
Po drugie, od kilkunastu lat mam padaczkę. Nie wiem, czy ty wiesz, co to jest. Nie, a co to jest padaczka? Padaczka? Jak ci to wytłumaczyć? Ten zarazuje padaczki. To jest choroba, gdzie po prostu idziesz, padasz, leżysz. Nie może być. Masz to, mam. Mam. Padaczka? Od 6 lat. 6 lat, no co? Tak. Jeden neurolog, nie wiem, czy wiesz, co to jest neurolog, lekarz. Ja. Stwierdził, że to jest padaczka poalkoholowa, drugi stwierdził, że jest pourazowa po głowie, nie? Bo miałem kilka razy pęknięte podstawę czaszki i kwiatki w głowie, głowa, pęknięta. Padasz i pęknięta? Tak. A jest mnogo masz? Jest więcej i większe, ili jest jakaś sytuacja normalna? Czasami nawet 3 razy dziennie. Dzienny może być? 3 razy nawet dostawałem. 3 razy na dzień, a dzisiaj co jest? Nie. Nie? Jest, że normalno? Jest dobrze. Okej. Okay. Jest dobrze. Tak? Dzień dobry. Nie, okej. Okay. Ostatnio to nie, no biorę leki. Jest odpowiednie, ale nie powinienem pić, nawet piwa nic nie powinienem pić, ale... Nie, to nie dobrze, jeżeli myślisz leki. Ale nie biorę, jeżeli piję alkohol, to nie biorę leków. No żeby wiesz, żeby sobie nie zrobić krzywdy, nie? No, bo jakby... Alkohol nie dobrze, że to jest. Ja by, jeżeli ty by był, ja pracę. Wszystko jest. Pracę, money back. Ja bym ci... Ale nie, co ty robiłeś. Ty robiłeś 20 godzin na dan, to jest mnogo, znaczy, mnogo. No a jak? Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy, 20 godzin na dan. Ja też pracował, tak. Znasz, co jest? Every day. Nienormalno. Co ty bierze? Nie, ale to nienormalno. I potem, nie, potem, no. Potem znasz, co jest? Money. No money. Money, jest, ale rzeczy to mnie, co jesteś, nie jesteś sensitywny. Rozumiesz? No ja wiem. Jeżeli no. To, jeżeli ty jesteś mnogo pracy, ty nie czujesz ból, nie czujesz nic, rozumiesz? No wiem. Kobieta ci może mówić jedną rzecz, ty nie rozumiesz, jesteś niesensitywny, to ty sam rozumiesz, you sacrifice, no? Uh-huh. You sacrifice and you no longer feel her, you know? Mm-hmm. And this the whole thing is a big problem and then the family falls apart and everything goes apart, you know? No, rodzina, no my rozumiesz, to jest no, tak. Ale potrzebnie dobrze, tak. Ale bad. To jest należy na to pracę za 40 godzin na tydzień. Ja, yeah, tak, 40 godzin na tydzień jest dobrze. No, rozumiesz. Teraz to jest, teraz to nic nie jest. Teraz jest lepo. Nie, ale to może być, to ja może być opasne. Mam wyjebane na to. A rozumiem, co wie pan. Moja żona mi zajebała 380 tysięcy. A co to jest 380 tysięcy? No. 380,000, what? Wy? 80,000. No. Tak, mieliśmy wspólne konto. In bank. Ja. Z banku mieliśmy wspólną konto. Papiery rozwodowe, dziwo. Ja, i potem problem. I później były problemy, no. Ale tam się... Ty możesz się nazwać to normalno i to znasz co. Normalną to ja bym chciał, normalną to ja bym chciał mieć kobietę. Może sam ty być. Ти знаєш, що це кубелка? Мужко є, тому що всі це зробить. І потім кубелка теж є. Так. Мужко є, що так. Стронг. Ну, кубелка є більш сенситив. And so, you know, you see the house, якщо ти це сіста там у кухіці, і не правиш вред, вона теж позбільня. То бачиш, що ма пана там, to z tym etapie, czy tak. Wszystko się mienia. Ty możesz zrobić to. No, ja wiem, no, że mogę to zrobić. Tak. No, pewnie, że stanie. Ja to robiłem dla dzieci, rozumiesz? Tą chałupę to wziąłem... A dzieci napiękne, ja. Jakby rzeczy na tym mogą być. Ty masz rzeczy, piękne. Mam piękną córeczkę i pięknego syna. Jo. A który to mało? Ja to dla dzieci robiłem. To nie dla mnie. Not for me.
powiedz mi, tell me, po kurwa chuja nie jest potrzebna taka wielka chata i działka dla chateka jednego. Po chuj mi to. Ja za mam jeszcze 4 domy w Łodzi. Mieszkania znaczy w blokach. To po chuj mi to. Masz jaką mieszkanę za wynajem? Na wynajem nie mam, bo tam jest wszystko ponajmowane i tego. A ty masz wszystko ponajmowane. Tak. To jest też dobrze zrobię to. No tak, ale miło się dalej. Ja jak miałem. A gdzie ja zacząłem pracować, kiedy miałem 15 lat. Wow. Młody, bardzo młody. 15 lat jak zacząłem pracować. Tak, tak, tak. I wiesz. Czyli to jest 15 years old. Ja, no. 15. No. Yeah. Zacząłem pracować. Yeah. Ale zapierdalałem tak, że masakra. Ja rozładowywałem na przykład. Moja praca na początku polegała na rozładowywaniu tirów, bo rozładowywałem tiry na cuchy z winy, nie? Aha, aha. 33 tony w ciągu kilku godzin chciałem zrobić. Ja teraz skrzydło nie 30 kg, nie? Bo chlam, palę, papierosy. I dużo skrzydło. Kiedyś ja to kurwa miałem taką łapę. 40 włatów, nie? To teraz to ja się do niczego nie nadaję. Szczerze mówiąc, to ja wtedy sam ja sobie patrzę czasami w lustrze i tak, to mówię, to kurwa jest nic. To naprawdę, ja podziwiam ludzi, którzy naprawdę nie piją, nie palą, nie czytają, bo ja tych ludzi bardzo podziwiam i mam do nich największy szacunek. Jeśli jesteś dobry, jeśli jesteś mocny, jeśli jesteś normalny, jeśli to jest... Ale ja tych ludzi podziwiam. Tylko musisz się mało posiedzieć, tak zrobić i wszystko będzie ok. Dziękuję ci. Bardzo dziękuję ci. Ja do takich ludzi jak ciebie to podziwiam bardziej, nie? No, dziękuję ci. Ja pierdolę, chciałbym takim być jak ty. Jest. No, w principu, nie, różnica, to mi wszystko tak samo, wszystko tak jest. Tylko, ja ci mówię, jeżeli ty to zrobisz, ja ci gwarantowałam, twoja piękna kobieta będzie tak, jeżeli się potrudzisz, będziesz miał i dzieci i wszystko. Nie? Wszystko w porządku. Ja nie chcę już mieć dzieci. Nie chcę mieć dzieci. Ale już nie chcę. Nie chcę mieć żony, nie chcę mieć dzieci. Chcę mieć partnerkę. Kiedy tylko seks. Nie może być seks. No, ale bez seksu nie może być też. No. Nie, bez seksu to nie. No, nie. Co ty mówisz? Co ty mówisz, że na twoje lata to jeszcze masz potencjał seksualny. Tak? No ja po tobie nie dziwię, co mi, zrobić? Co mi? Ja tobie się nie dziwię ze względu na to tak. Ja jestem, nie pijesz, nie palisz, nie ćpasz, to masz to kurwa taką ujarę sobie. A ja to kurwa po tym wódzie, po tym wszystkim to kurwa... Jest oficjalne, nie jest, wszystko takie, okej. Czyli norma. Funkcjonera, no. Tak, funkcjonera, no jasne. It's all imagination, you know? If imagination works, it works. When it stops, then, you know. Nie, no to... Nie. Ja tam się będę tego. To jest wszystko, co człowiek mówi. Ja nie wierzę, że... Right. Jedno życie jest tylko. Nic więcej. I to trzeba jakoś wykorzystać. Ja się nie wiem jedno, że... Dzisiaj naprawił jedno dobry film, naprawił. To mi dobrze się naprawił. Jest była tam wizja, co jest posle śmierci, nie? No. To jest, kiedy my jesteśmy mrtwi, nie? Tak. No. I ja myślę tak, co... Nie, many, I don't care. Many wszystko równe, kiedy ja jestem mrtwy. No to ja muszę myśleć, kiedy jestem żyje, co jest posle śmierci. Rozumiesz? Wiem o tym. Ja to nie chcę, to jest... Ludzie, co mają mnogo czasu, dużo czasu, co mają,
mogę myśleć na takie rzeczy. Mogę też myśleć, może myśleć na duchowe, na wszystko to mogę myśleć. No. A żywe ludzie może myśleć na pracę, może myśleć na realność człowieka. No? No ale to nie udawało się za pracę. Life is life. Teraz dla mnie to jest tak. Urzmy się, czyli drinking, I am going to sleep. This is good. I also have to go. It's 20 minutes tonight, I have to go. 20 minutes. Tomorrow, I have to go to sleep. Ah, Ja muszę znaleźć dowód, co ja byłem tu, no. U Grotnika, u Polski, co był. No. To jest to, ja bym chciał. Jest bardzo mnogo, mam dowodów. Tutaj nie zarobisz pieniędzy, znaczy jakbyś miał full biznes. Aha, dowód, myślisz tak, biznes, otoczenie, myślisz. No. Nie, nie, jest inna rzecz. Ja był tu, w Polsce tu był, 2002, 2003, 4, 5, 6, wszystko to tu był tu. 10, 13, my tu byli w Ameryce. Ja faktycznie byłem tu. Ale w Ameryce? Byłeś w Ameryce? No, w Ameryce był ponad. Ale tam ty, co się powinno zarobić tam? A może być, może nie być. Wszystko tak. Jestem naprawdę to super inteligentno, no a ty jeszcze kupił te swoje mieszkania i to. Ale gdzie dobiłeś tę ideę, że kupisz te mieszkania? I work in Germany, aha. France. Really? Oh, it is 20 kilometers in Paris. Really? 20 km od Paryża w Tudżery robiłem we Francji, nie? Okej, to było. Kiedy to było? 7 lat temu. 1000 zł. 7 lat, 7 lat temu. 7 lat temu. Aha. 1000 zł dziennie dostawałem. Ale co ty pierwsze te kupił mieszkanie i to? Ty kupił to było, co było? To 2008 było, co było? Oh. To nie było? 2006? Ja miałem 5 samochodów. 5 samochodów. Jednego kłada. Aha. Kłada się kupiłem dla zabawy. Aha. A tam nie kosztował dużo, to 15 tysięcy, nie? 5 BMW miałem. Taki jakiś popierdolony byłem, nie tam, bo blachary się wywalałem. Rozumiem. Dupy, nie? Na dupy. No, nie, to wszystkie młody, a co będzie, co jesteś młody. Ja też byłem tak, no. Ja jestem tak, no, kupiłem to, no. A to jest normalne, to jest tak jest, no. A milion złotych przegrałem, bo mój tata, mój ojciec, wylecił mnie tutaj hazardów, bo jestem hazardzistą. Byłem. Hazardzist? Aha. No, naprawdę? Ja? Piję, palę, jestem hazardzistą, seksoholikiem, wszystko co najgorsze. Ojciec mnie wyprowadził. Milion złotych przegrałem w kasynie. No. Ojciec mnie, nie wiem czy wiesz czy coś takiego, bo nie wiem jak tutaj czy znasz. Jest monar taki, nie? Monar? Monar, tak. Tam gdzie się chodzi na przykład, jak idziesz na przykład do, jak ktoś chce wylecieć z alkoholu, to idziesz na odwrót, tak? Tak. No, a jak idziesz na przykład z jakiejś innej, tam się z problemu z innym, to idziesz na przykład, ojciec mnie zabrał do monaru, nie? No i wylecił. Nie gram już od 5 lat w ogóle, nie gram, a milion złotych przegrałem. Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. No jak na warunki polskie, to bardzo dużo. To jest bardzo dużo.
To jest bardzo duże. A jak ty znalazłeś to czasu temu w Paryżu to wszystko? W Paryżu? No. Kolega mi pomógł. Kolega? Tak. Tu jest zgodny? Nie. Z Aleksandrowa. Z Aleksandrowa? Tak. A moje samochody... Ojejku, słoneczko ty moje, kiedy będzie impreza? A załatwisz Zuśka wszystko? Aha, wróci. Nie wiem, no, a jakąś byś zrobiła, to, no ja ci pomogę we wszystkim, tylko przyjedź do mnie i ja jestem na twoje usługi od razu. Pomogę ci ze wszystkim. Co trzeba będzie? No bo już od poniedziałku ma być ciepło. No może byśmy tego nie chcieli, jak i pobawią, to chcę, że się potańczą. No, coś na Edyta, no bo jak było to zebranie wiejskie, no to ludzie na zebraniu, to znaczy dla... Na zorganizowanie imprezy przeznaczyli tam jakieś pieniądze, $1,000,000. Milion? Jakby było milion dolarów. A co by, pan, no. Za co byście chcieli? No ja by chcieli miliony, wiesz co? No pewnie, że miliony. No, ale muszę, ja bym wam chciał dać, ale muszę zrobić to, że to miliony. No. Ty się pomożesz, będzie z tego. Ja będę stał przy kurczach, a ty będziesz... Muszę mi pomóc, muszę... Pani jest dziki, to ja zawsze pomogę. Zrobimy, będziemy śpiewać. Ale ja nie, ja mam straszny głos. Nowa żamier odpowiada raz wieta, wierny krzyk jest to posłyszno na ulicy kwieta, a wina kaja prawić garmoń. Ale ja wszystko nie rozumiem. Pani ma jest? No. Obratno wierniowce, a świat słowno idzie kwadionka z kawota. Nie pani ma je? Nie. A wy rozumiecie? Ale one tak szybko mówią. Tak, dziewuszka nie daje spać. To ja bym chciał, żeby mi dziewuszka nie dała spać. No, żeby mi nie dała spać, bo by mnie na przykład bolcowała. Boję niebo, kroje wichry śnieżny, jak rusia. To jak gwier, a na zaboje to zapłacę. I to jest piękna ruska poezja, no nie piękna. Piękna, no? No, ona życzy lubi dla Rusi. A gdzie jest Cinquecento? Na żłomie. Rastusę. Cinquecento. Ja rozpoczęłam te nakazy na podatki. Ale dzisiaj muszę mi kupić, co zrobimy, jak w BMW-a, co? Którą ulicę wjechałam, mi się wydaje, że jest tylko ta głębienie, ale jak już wjechałam to zagłębienie, tak się rzekło od spodu, tak, że już po prostu mechanika wprowadziłam do domu. Jak obejrzał, to powiedział, że koszty naprawy to wyższą wartość. No ale wyda te pieniądze i kupimy drugą, nie? Tak, tak. Kupimy Ferrari, tak. Ferrari to jest powzięte, tak. Tam siedzę, ja. Ferrari i Porsche. Dobra, to co? Dobra, bo ja mam telefon, to mam. Dzień dobry. O, ty to podrywa, nie to nową porą? Nie, no porówa. To jest młodziutka kobieta, przecież idzie do mnie na kolację teraz, no. No. Nie. Jak ją zrzucę, to ja zawsze zaproszę, no. To ma pierwszeństwo, jak nie wiem. No, pan radcy, bo to porządna kobieta. No ja. Okej, dobra. Już raz też wypowiedzieliśmy, tak więc tego. To pani wróci na jutro na wieczór, na 18? Może być? Może być pani wróci? Co? Na 18? Ale co na 18? Znaczy, najpierw kolacja, później spać. Dobranoc. To jak? Aha, teraz myślę, tak? Jestem i myślę. Trzeba pójść do kapliczki i się modlić. To ja się pomogę, no. Z panią, a później, nie, najpierw zrobimy zło, a później się będziemy modlić. Tak.
Można być? Ja bym chętnie. Spoko, spoko, euro, koko. Dobra, lecę. Dobra, spokojnie, do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia, pani Zosiu. Ja bym bardzo dziękuję. Dobra, ja też dziękuję. Dobra, to w porządku go. Ja stopy do głowy na pomalę. Nie ma strachu. Czy pański jest tutaj znajdź? Tak. Unavoidable, I have to. No, we don't have to. 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 Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobra noc, do widzenia. Was recorded. Oh my goodness, May 16, 2019, very, very cool. Tak, ale mówię skąd? Czeczenia?
May 16, 2019. People recognize you. Go for it.